to jest? To Stingray, nie wiem, to się po polsku nazywa. Płaszczki, tak? Płaszczki? No, albo... To są płaszczki. Przyczepami, coś w tym stylu. No i tutaj są różne sklepiki, souvenir shop, zwiększa się w sumie zamknięta restauracja. Ta wyspa nie jest duża, jakoś nie wiem, od jednej strony do drugiej zajmuje może max 10 minut, dookoła tej wyspy z pół godziny. Od tej do tej z 3 minuty zajmuje, żeby przejść. Malutka jest. I teraz jest jakaś 15 i idziemy sobie na plażę. Tak jest. Zapisaliśmy się też na wycieczkę. Oczywiście jest strasznie dużo Polaków na tej wyspie, naprawdę. Najczęstszą narodowością są Polacy. No i się z jakimiś zgadaliśmy, więc dostaliśmy zniżkę na wycieczkę, na nurkowanie z rekinami i na sandbank, czyli na po prostu taką wysepkę z samym piaskiem, bezludną. Więc to jest porada. Warto się z kimś zgadać i wtedy spytać na przykład, jaką zniżkę moglibyście nam dać, jeżeli 6 osób się zapisze. No więc jutro robimy to, jestem ciekawa w sumie tych szarków. Zgubiliśmy się. Ta wyspa jest 600 metrów na 200 metrów. Chodzimy dosyć dużo, a teraz znaleźliśmy kolejną nową ulicę. Niestety tutaj... Widziałam na innym vlogu, że teraz są budowy i będą jakieś tam hotele i w ogóle więcej w niektórych miejscach, no są po prostu budowy. Tak. Urbex dla ekipy. Może zamiast budować nowe budynki, powinni zrobić coś ze starymi. No. Dziwne to jest trochę. Niepotrzebnie ścinali tutaj drzewa w takim razie. I ludzie mieszkają w takich domach skromnych. Czyli może nie zarabiają wcale tak dużo na turystach, ale dziwne, bo ceny są dosyć drogie. Coś i drogie. Nie są drogie, ale są droższe na przykład niż w Tajlandii, albo na niektóre ceny są takie jak w Polsce. To są na wodę i to do domu, chyba z taką baryłkę na wodę. Byliśmy do jakiejś takiej dzielnicy zakątku raczej tradycyjnych ludzi. W sensie mieszkańców. Dopiero zauważyliśmy, jak ten kokos spadł z tego drzewa na podłogę. Prawie na głowę. Tak, prawie nam na głowę. No nie, no dobra, 2 metry od nas albo 3, ale tutaj wszędzie są kokosy. To jak uniknąć, jak nie zostać uderzonym przez kokosa? Nie wiem. Trzeba hełm nosić na głowie, kask. Brzmiało to naprawdę niebezpieczne. Ciekawe, czy kiedyś ktoś dostał kokosa. Na pewno dostał. No ale co wtedy? To nie ma się wstrząsu? No. Może być ciężko. Może zaraz, być bolesne. Jak nie słuchać tam wody. No. Jestem island boy. Nasz drugi dzień dzisiaj? Pełny? To jest nasz drugi dzień dzisiaj. Pełny taki. Byliśmy rano na wycieczce z nurkowanie z rekinami. To było takie stresujące, ja się tak zmęczyłam przez to. Potem widzieliśmy sandbank, czyli taką po prostu taki placek, pole, wysepka piasku samego, bez niczego. Potem sobie posnorkowaliśmy, pochuśtaliśmy się na huśtawce, a teraz idziemy szukać jedzenia. Moja misja to jest znaleźć kokos. To tylko raz piłam, a jesteśmy już łącznie 3 dni na Malediwach, więc chcę znaleźć kokosy do picia. A misją futerka jest, żeby znaleźć burgera. Bo nie wspominałem o burger po dzisiaj. Ale każdy wie, że ty... Au! Każdy wie już na tej wyspie, że ja jestem
Burgermeister. Chodzimy sobie na boso, teraz idziemy główną drogą. Są wszędzie sklepy, ale chyba są trochę zamknięte. Co dzisiaj jest? Czwartek. Na głównej ulicy można sobie zrobić zakupy ubraniowe. Są sukienki, zakrycia na plaży, jakieś sarongi albo szaliki. Torebki. Dużo pamiątek. I tutaj też lokalnie kupują, więc tutaj są takie a la supermarkety. Ale tu jest jakaś ustawka. Na początku się trochę bałam, ale teraz już jestem wprawionym ustawkowiczem. Fox? Na tej wyspie jest taki schedule, taki plan dnia. Wszyscy rano jedzą śniadanie, potem są wycieczki. I część ludzi jedzie na wycieczkę, część ludzi sobie leży na plaży. Potem jest obiad. No i ludzie są w restauracjach. Potem jest część plażowa, a na zachód wszyscy przychodzą w to samo miejsce zachodowe. Nie wszyscy, ale no dużo osób w to samo miejsce zachodowe. A na wieczór wszyscy przychodzą, żeby zobaczyć plankton siedzący lub tutaj na pomoc, żeby sobie pooglądać rekiny i płaszczki. I pokarmić, no. To jest śmieszne. I się ciągle co chwilę kogoś mija, no bo malutka jest ta wyspa. Płaszczki. A tam w oddali jest rekin. Cudacz. Może nie pierdolę. Zobacz na szurkę. Oczy i góry? Ale chyba oczy też mają, tak? Tak. Kolejny dzień, jest teraz godzina 13 jakoś i idziemy, dopiero wychodzimy, bo pierwszy dzień, to jest pierwszy dzień, kiedy nie wstaliśmy jakieś 8 lub 9, tak. Pierwszy dzień, kiedy się wyspaliśmy od naszego wyjazdu, a jesteśmy już na wyjeździe tydzień. Coś takiego, zawsze musieliśmy wstawać po coś. Więc dzisiaj wstaliśmy o 10, potem zjedliśmy śniadanie, potem popracowaliśmy, a teraz idziemy coś porobić. Idziemy na plażę, a pierwszy punkt to kokos. To jest futerko. O, maczujemy dzisiaj na czerwono. Trochę, ja się czuję taka winna, że jesteśmy na wakacjach, a rano po prostu, no, często jest tak, że siedzimy na telefonach albo na komputerach i pracujemy. Ale z drugiej strony nie możemy tak wszystkiego rzucić, więc to jest minus tego, że jakby, no tak, to jest minus tego, że ma się swój biznes i się zajmuje swoimi sprawami. Okej, nieważne. Tak wygląda miasto, to są jakieś panie. Jeszcze nie rozmawialiśmy w ogóle z lokalnymi, oni nie są aż tacy bardzo chyba mówni z turystami, ale my też nie jesteśmy najbardziej, my jesteśmy introwertyczni w sumie, ale nie wiem, mam taki vibe od nich, że oni raczej wolą tak być w swoim zakątku i nie wiem, nawet nie ma okazji, żeby spytać. Teraz jesteśmy w drugim hotelu i nawet raz widziałam tego faceta, właściciela, więc no nic. Ale chciałabym się dowiedzieć czegoś tutaj o tej wyspie. Może to będzie misja na dzisiaj. Gdzie my jesteśmy? O Jezu, poszliśmy jakąś inną drogą i nie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tu już 3 dni. Niby to jest mała wyspa, ale ciągle można się zgubić. Wow. Ja mam dosyć dobrą lokalizację w terenie. Mój kochany nie za bardzo, ale ja mam dobrą. No co? Taka prawda. Niestety nie ma wody kokosowej. Shells to jest jedyne miejsce, gdzie jest woda kokosowa na wyspie i jest zamknięta. W ogóle dziś... bo dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest piątek, więc piątek w kraju arabskim to jest jak sobota, albo niedziela, to jest jak niedziela. Więc wszystko jest pozamykane, jest bardzo spokojnie, jakby bezludna wyspa. Po prostu idziemy sobie, nikogo nie ma. Sporadycznie. O, jak ładnie pachnie. Ale jedzenie ktoś dobre robi. Idziemy teraz główną ulicą, tą taką ze sklepikami.
Może jakiś inny sok. Jesteśmy teraz na Bikini Beach. Są ogólnie dwie na wyspie. I no, jest dosyć duża. Niestety jest bardzo mało miejsc zasłoniętych takimi palmami, więc pewnie jest walka. Chociaż nie, nie ma walki, bo jest niedużo osób. To jest fajne. Nie jest tak dużo osób na plaży. No ale najlepiej siedzieć właśnie pod takimi palmami. Jest tylko ich kilka, jest kilka leżaków. No bo jest dosyć mocne słońce. Co wieczorny mecz siatkówki. Nawet dobrze grają, tak mi się wydaje. W miarę. Nasze ostatnie chwile na wyspie. Idziemy teraz kupić szybko magnes. I jest jeszcze, mamy 10 minut przed wyjazdem, ale jest jeszcze zrobić zdjęcie z mantami, bo przez cały z płaszczkami, przez cały ten wyjazd niestety nam się nie będzie zdjęcia z mantami. Nie będzie. Mamy 10 minut, wiemy jaki magnes chcemy, więc jak mi się podobało tutaj. No super, bardzo fajna wysepka, polecam. Do Male, skąd później nastąpi piękna, romantyczna podróż do Todu.